Jak to jest, że w dzisiejszych czasach tak utalentowany człowiek jak pan z takim wspaniałym wokalem sięga do muzyki sprzed 300 czy 200 lat? Wydaje mi się, że w dużej mierze wynika to ze specjalizacji, do której przygotowywałem się całe studia, że muzyka barokowa i mój głos to jest najlepsze połączenie i bardzo dużo muzyki barokowej jest właśnie pisana na mój głos, ale to nie jedyny repertuar, którym się specjalizuję. Oczywiście jest też muzyka współczesna, której jest pisane teraz bardzo, bardzo dużo. Także to są dwa takie moje dwa okresy muzyczne, którym się bardzo poświęcam i im jestem oddany. Wynika to oczywiście ze specyfiki mojego głosu. Kiedy pan nabrał takiego rozmiłowania w muzyce tak starożytnej jak barok? Zaczęło się wszystko w chórze chłopięcym, w którym stawiam swoje pierwsze kroki jako dziecko. I tam zamiłowanie moje pierwsze pojawiło się do muzyki. Uznałem, że to będzie moja droga życiowa. Na początku było to oczywiście hobby, a później stał to się sposób na moje życie. I do dzisiaj staram się to życie swoje prowadzić właśnie poprzez muzykę. No, ja przyznam, że dzisiejszy koncert był jak rzeczywiście z innej epoki. Zupełnie nowy świat odkryliście nam. Chociaż ja jestem miłośnikiem takiej opery Acis i Galatea. Jestem zakochany w tej operze. Słuchałem ją. Bardzo dużo właśnie muzyki Händla, Vivaldiego i Persla. Myślę też, że oczywiście magiczne jest miejsce, w którym odbywa się koncert, bo jesteśmy w sali koncertowej Kopalni Soli w Wieliczce. Jestem tu po raz pierwszy, jestem tak samo entuzjastycznie nastawiony do tego miejsca i mam nadzieję, że jeszcze będzie mi dane przyjechać do Państwa i wystąpić może z innym właśnie repertuarem. Cieszę się bardzo, że publiczność dopisała, że wszyscy chyba wyszli z niedosytem i z uśmiechem. Zachwyceni. Bardzo. A powiem, przynajmniej te osoby, z którymi ja rozmawiałem bezpośrednio, a jeszcze gratuluję wspaniałej choreografii, bo pan śpiewa, i jakby całym sobą oddaje nastrój utworu. To jest niestety niezależne ode mnie. Kontroluję tego, także bardzo proszę. Ale to jest tak naturalne i tak świeże i żywe, że po prostu dopełniło całości. Bardzo mi miło. Wspaniały koncert i wspaniały wieczór i dziękujemy, że bardzo mogliśmy tego doświadczyć. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję.